Na początku Biblii jest taka zwariowana historia. Zaczyna się od Adama i Ewy w ogrodzie Eden. A wszystko w tym ogrodzie jest piękne, jest dokładnie tak, jak powinno być. Poza tym, że jest jedno drzewo, o którym Bóg powiedział, żeby z niego nie jedli, bo to sprowadzi na nich śmierć. To wszystko? Unikajmy tego drzewa, a będzie dobrze? Tak, wydaje się to dość proste. Ale w tym ogrodzie jest wąż, który zaczyna mówić coś innego. Mówi, że jeśli zjesz z tego drzewa, to wcale nie umrzesz. A właściwie to staniesz się jak Bóg. Adam i Ewa wierzą wężowi i zjadają ten owoc. I wtedy dobro ogrodu zostaje tragicznie utracone, a zło i śmierć wkraczają do Bożego, dobrego świata. Ale dlaczego w ogrodzie jest gadający wąż? Przecież to poważny problem. Tak, to bardzo dziwne. A jeszcze dziwniejszy jest fakt, że Biblia nie mówi nam dlaczego ani jak się tam znalazł. Po prostu przedstawia węża jako stworzenie, które jest zbuntowane przeciwko Bogu i które chce, by ludzie zwątpili w dobroć Boga i weszli na drogę śmierci. Więc czymkolwiek ten wąż jest, jest to źródło zła, które przenika nasz świat i nasze życie również dzisiaj. Ale jest jeszcze nadzieja, bo właśnie w tej historii Bóg składa Adamowi i Ewie bardzo ciekawą obietnicę, że w przyszłości ktoś się pojawi, jakiś syn Ewy i ten ktoś zmiażdży głowę węża i zniszczy zło u źródła. Jednak podczas walki wąż ukąsi go w piętę. Takie jakby wzajemne zniszczenie? Tak, to bardzo dziwna, ale piękna obietnica. I ona tak sobie czeka, aż do kolejnego kluczowego momentu tej historii, kiedy Bóg wybiera człowieka o imieniu Abraham i mówi, że poprzez jego rodzinę dobro i błogosławieństwo zostaną przywrócone wszystkim narodom świata. Śledząc losy tej rodziny, dochodzimy do Judy, jednego z prawnuków Abrahama. Juda otrzymuje obietnicę, że z jego rodu będzie pochodził król, za którym podąży cały świat. Ten król przyniesie pokój i harmonię, i będzie mnóstwo jedzenia, i wina, i mleka, i winnic, i w ogóle będzie wspaniale. Pierwszym królem z rodu Judy, którego poznajemy, jest Dawid. To prawdziwy bohater. Może to on jest tym miażdżycielem węża. Niestety okazuje się, że Dawid jest skażony tym samym złem, co reszta ludzkości. Nie miażdży węża, wręcz przeciwnie. Mimo to Bóg składa Dawidowi obietnicę, że ten król będzie pochodził z jego rodu. Jednak potomkowie Dawida, jeden po drugim, okazują się kompletnymi frajerami. Ulegają wężowi, wybierają zło, gonią za pieniędzmi, seksem i władzą i czczą innych bogów. Jest tak źle, że doprowadzają naród Izraela do upadku, a wielkie imperium babilońskie po prostu ich uprowadza. Więc nie ma już nawet królów, którzy mogliby wypełnić te obietnice. Wydaje się, że cały plan legł w gruzach. Ale podczas tego mrocznego okresu powstaje przedziwna grupa ludzi zwana prorokami. Oni nie przestają mówić o tym nadchodzącym królu, przypominając obietnicę, że on przyjdzie, pokona zło i odnowi ogród. Jeden z tych proroków, Izajasz, mówi nam więcej o tym, dlaczego ten król jest ukąszony. Według Izajasza, obiecany król zostaje zraniony ze względu na ludzkie zło i przez to umiera, a potem nagle powraca. I Izajasz mówi, że ponieważ odniósł teranę, teraz może być źródłem uzdrowienia dla innych. Ale Stary Testament się kończy, a miażdżący węża król, o którym wszyscy mówili, nadal się nie pojawił. Dlatego Nowy Testament, jak tylko się zaczyna, przedstawia nam Jezusa z Nazaretu. Nie jako przypadkowego człowieka, ale jako kogoś, kto przyszedł wypełnić te pradawne obietnice. Tak, dowiadujemy się, że jest z rodu Dawida, Judy i Abrahama. I chodzi po Izraelu, ogłaszając, że dobro Bożego Królestwa jest dostępne tu i teraz. Zaczyna też zwalczać skutki zła u ludzi, uzdrawiając ich i przebaczając im grzechy. Wiele osób wierzy, że to jest właśnie ten obiecany król. Ale Jezus mówi swoim najbliższym naśladowcom, że zostanie królem i wprowadzi pokój, biorąc na siebie wszystkie konsekwencje ludzkiego zła. Śmiertelna rana po ukąszeniu węża. Dokładnie. Wydaje się, że wąż zwycięża, i ta historia byłaby tragiczna, gdyby nie to, co stało się później. Jezus powstał z martwych. Teraz to Jezus ma władzę nad złem i śmiercią. I dalsza część Nowego Testamentu głosi, że władza Jezusa nad złem i śmiercią stała się dostępna dla nas, żebyśmy mogli stawić czoła skutkom zła w naszym życiu. Ale mimo wszystko, śmierć i zło są wciąż realnym problemem na tym świecie. Dlatego historia Biblii kończy się opisem dnia, w którym Jezus powróci i dokończy dzieła. Raz na zawsze zniszczy węża i przywróci dobro ogrodu, tutaj na ziemi.